Nazywam się Justyna Mędzia. W tym roku kończę Wydział Aktorski. Zagrałam już jako dziecko na deskach Teatru Rampa, Teatru Nowego, a ostatnio grałam na deskach Teatru na Bielanach w spektaklu Rezus Etiopczyk w reżyserii pana Piotra Wojewódzkiego. Grałam tam rolę Saby, księżniczki na wygnaniu. A wcześniej z kolei grałam w Comedy dell'arte, Goldoni, proszę sobie wyobrazić, w reżyserii pana Pawła Burczyka. Tam grałam z kolei aktorkę, która udaje hrabinę. Było to o tyle specyficzne, że była to komedia dell'arte i mieliśmy możliwość na to, żeby to wszystko było przerysowane. Jak się śmiejemy, to się śmiejemy na całego, jak się złościmy, to też na całego, jak bijemy, to tak samo. I to było właśnie takie bardzo, bardzo fajne w tej sztuce. A jeżeli chodzi o szkołę, to najmilej wspominam rolę złośnicy z zajęć u profesora Lubaszenki. Jeżeli chodzi o kamerę, to wydaje mi się, że najwięcej nauczyłam się na planie reklam filmowych, bo to jest taka szybka i efektywna praca. Grałam też w różnych etiudach filmowych. O, grałam m.in. w 13 sierpnia w Paradokumencie, gdzie miałam okazję poznać prawdziwych powstańców warszawskich. To było niezwykłe przeżycie, naprawdę. A jeżeli chodzi o sport, to jeżdżę na nartach, zresztą od 3 roku życia. Jeszcze nie umiałam dobrze chodzić, a tata zabrał mnie na stok. Biegaliśmy na samą górę i on tam zjechał kawałek niżej. I czekał, aż ja oczywiście usiadłam na środku, rozpłakałam się i nie chciałam zjechać, no ale potem jak już zjechałam, to się nauczyłam. O, ja też chciałam zostać wolterzyrką, jak byłam mała, jeździłam na koniach, teraz też czasami jeżdżę, ale już rzadziej, już raczej wolterzyrką nie zostanę. A taką moją przewodnią pasją jest taniec. Jak wchodzę na salę baletową, to czuję tą wolność, tą taką emocjonalność, którą można wyrazić właśnie w ruchu i nie zastanawiać się właśnie nad słowami, to co muszę robić teraz, tylko po prostu wchodzę na salę i robię to, co w danym momencie ciało mi dyktuje. Oczywiście jak nie muszę się uczyć techniki tańca. I tym chciałabym zakończyć. Dziękuję, do widzenia.